Czwarte miejsce i 5000 zł nagrody. To kolejny sukces Osiecznicy w konkursie Najpiękniejsza Lubuska Wieś 2018, organizowanym przez Urząd Marszałkowski. Zorganizowano go już po raz 9, a do konkursu zgłosiło się 20 miejscowości. Wieś uczyła się początkowo, wszyscy się uczyli tego konkursu. Jak do niego podejść, jak to robić. Myśmy ich informowali, bo zawsze braliśmy pod uwagę to, że to wieś ma to z tą inicjatywą wyjść z samego konkursu. No i udało się. Co róż lepiej nam to idzie, co róż są większe pieniądze. To kolejna nagroda, która powędrowała do miejscowości, w której sołtysem jest Leszek Fijałkowski. Odbierając tegoroczne wyróżnienie w Filharmonii Zielonogórskiej podkreślał, że to zasługa wszystkich mieszkańców, którzy dbają o swoje otoczenie. Komisja, która była, ja powiedziałem krótko, mnie za bardzo nie interesuje, jakie kryteria oni oceniają. Mnie najlepiej tylko interesuje to, co my żeśmy zrobili i co służy mieszkańcom naszym. I tak powoli wieś nasza zmienia się. Mamy, mówię teraz, drogę nową, mamy chodnik nowy i to dla mnie jest najważniejsze, bo to służy wszystkim mieszkańcom. To jest, mówię, zaangażowanie całej wioski, to są budżety obywatelskie, gdzie ludzie oddają głos i dla mnie te kryteria są najważniejsze. Wniosek do kapituły konkursowej zawierał spis wszystkich elementów, które wpływają na komfort życia mieszkańców oraz zachowują estetykę ładu przestrzennego. Potencjałem całej gminy są ludzie, to mieszkańcy kształtują rzeczywistość, która ich otacza. Chciałbym przede wszystkim pogratulować mieszkańcom wsi Osiecznica, sołtysowi wsi Osiecznica Leszkowi Fijałkowskiemu oraz członkom Rady Sołeckiej za tak aktywne promowanie swojej miejscowości. Już na dzisiejszym spotkaniu zaprosiłem wszystkich uczestników spotkania na wizytę w Osiecznicy, na Święto Karpia i na to, żeby na własne oczy zobaczyli, jak piękna jest miejscowość Osiecznica. Konkurs ma na celu podniesienie atrakcyjności lubuskich wsi i poprawę jakości życia jej mieszkańców, dbanie o zachowanie krajobrazu wiejskiego, a także upowszechnianie najlepszych wzorców działania poszczególnych sołectw.